Cześć, witam Was na kanale Polish Polyglot. Chciałam dzisiaj trochę pogadać na temat różnorodności językowej. Pewnie się zastanawiacie, co ja teraz tak właściwie mam na myśli, więc zaraz się tego dowiecie. Ja uwielbiam wszelką różnorodność językową, kocham dialekty, uważam, że są fascynujące, że są mega interesujące i uwielbiam różne warianty każdego języka. Więc tak teraz troszkę nawiążę do tych języków, które znam ja i jak to się ma do tego dzisiejszego tematu. Jeśli chodzi o język angielski, to naprawdę język angielski stał się dzisiaj już tak bardzo, bardzo globalny, że powstał taki miszmasz totalny. Tyle różnych osób uczy się języka angielskiego, osób pochodzących z wielu różnych narodowości, że w tym języku angielskim znajdujemy dzisiaj różne kalki z przeróżnych języków. Nie ma oczywiście co z tym walczyć. Jeśli ktoś robi błędy gramatyczne, no to z tym bym akurat być może walczył, ponieważ gdybyśmy zapomnieli o regułach gramatycznych, to byśmy się nie mogli w ogóle ze sobą porozumiewać już całkowicie. I jeśli ktoś by nam zabrał gramatykę, to my po krótkim czasie wytworzylibyśmy nową, po to właśnie, żeby móc ze sobą się komunikować w jakiś taki efektywny sposób. Więc gramatyka musi być przestrzegana, ale w języku angielskim na przykład pojawiają się takie różne kalki językowe i każda osoba, która się tego angielskiego uczy, przenosi jakieś tam właśnie konstrukcje ze swojego języka ojczystego albo z innego języka, który zna bardzo dobrze i stosuje je później w języku angielskim. Istnieją również takie miasta, które są ekstremalnie międzynarodowe, takie na przykład jak Nowy Jork, gdzie spotykają się ludzie wielu, wielu różnych narodowości i kultur, którzy mają za język ojczysty przeróżne języki z całego świata. Więc naprawdę trudno w takim środowisku utrzymać jakiś taki puryzm językowy i ten język zaczyna ewoluować. Tak naprawdę w językach nie ma jakichś takich bardzo, bardzo stałych, mocnych reguł, których nie da się nagiąć, ponieważ wszystkie reguły da się nagiąć i to się również dzieje. Zadaniem językoznawców jest przecież nie narzucanie reguł ludziom, którzy używają danego języka, ale opisywanie tego, w jaki sposób ci ludzie tego języka używają. Dlatego właśnie, jeśli ludzie mówią coś źle, jeśli cały czas i coraz więcej ludzi zaczyna stosować pewną konstrukcję, to ta konstrukcja jest uważana za błąd, ale po jakimś czasie jest już ona zaakceptowana, ponieważ tylu ludzi się nią posługuje, że to właściwie staje się standardem. Właściwie nie można powiedzieć ludziom, rodzimym użytkownikom danego języka, że coś mówią źle, a coś mówią dobrze, dlatego że istnieją różne warianty różnych języków i istnieją również różne dialekty. I później, jeśli taka osoba stara się mówić językiem takim standardowym, na przykład w języku polskim, to może się tak zdarzyć, że do tego języka wchodzą różne regionalizmy. I no nie jest to błąd, po prostu to jest konkretny sposób mówienia tej osoby. Regionalizmami mogą być nie tylko konkretne wyrazy, ale również pewne konstrukcje gramatyczne, które w dialektach są czasami całkiem inne i w języku polskim mogą się wydawać błędne. Ja właśnie uwielbiam te cechy języka, tego, że jest on tak plastyczny, tego, że on cały czas ewoluuje. To jest po prostu szalenie interesujące. Interesujące jest obserwowanie tego. Ja właśnie podczas studiów zajmowałam się głównie tym, co się nazywa sprachkontakt, czyli tym, jak zachowują się języki, kiedy się zaczynają mieszać, kiedy mają kontakt ze sobą, zarówno w takim kontekście społecznym, globalnym, jak i również w kontekście indywidualnym, czyli co się dzieje, kiedy języki się spotykają u jednej osoby, kiedy jedna osoba mówi różnymi językami. To dla mnie było zawsze szalenie ciekawe, właśnie tym przez całe studia się zajmowałam. Więc wszystkie takie procesy zmiany zachodzące w językach są dla mnie bardzo interesujące i ja absolutnie nie mogę ich potępiać, ponieważ ja je po prostu lubię obserwować. I na przykład są ludzie, którzy uważają, że którzy uznają wyższość języka angielskiego, brytyjskiego nad angielskim, amerykańskim. To jest przecież niesprawiedliwie. Kiedyś, owszem, Brytyjczycy zasiedlili Amerykę Północną i przynieśli tam swój język, ale ten język później zaczął ewoluować, zaczął się również mieszać w pewnym stopniu z językami indiańskimi, z językami plemion, które były już na tym terenie. I nie można powiedzieć, że język brytyjski, że angielski brytyjski jest lepszy tylko dlatego, że powstał wcześniej, a język amerykański, angielski amerykański rozwinął się później. To, że coś powstało wcześniej, nie znaczy, że jest w jakiś sposób lepsze albo że ma większą wartość niż to, co powstało później. Istnieją również inne odmiany języka angielskiego, na przykład w byłych koloniach Wielkiej Brytanii, na przykład w Afryce, gdzie już naprawdę ten język angielski jest bardzo wzbogacony poprzez różne wyrazy pochodzenia właśnie afrykańskiego, na przykład wyrazy pochodzące z języków Igbo, Hausa, Yoruba czy jakichkolwiek. Również osoby mówiące językiem angielskim jako językiem ojczystym, ale pochodzące z Afryki, mają taki specyficzny akcent, który mnie się po prostu strasznie, strasznie podobał. Uwielbiam ten akcent.
I oczywiście nie widzę w tym nic złego, że te osoby mówią tak, a nie inaczej. To jest bardzo charakterystyczne dla nich i ja uważam, że to jest absolutnie fantastyczne. Zresztą te zmiany, które zostały wprowadzone w danym języku lata temu, właśnie podczas kolonizacji, właśnie kiedy została odkryta Ameryka, zostały w języku do dzisiaj. I na przykład, jeśli chodzi o język hiszpański, to wyrazy pochodzące z różnych języków indiańskich, na przykład nahuatl albo quechua, są obecne w języku hiszpańskim, w Ameryce Łacińskiej. Ameryka Łacińska nazywa się oczywiście dlatego łacińską, dlatego że przyjechały do niej ludy z terenów, na których wcześniej mówiło się łaciną. Ja tutaj właśnie zawsze używam terminu Ameryka Łacińska, a nie Ameryka Południowa, ponieważ kiedy mówię Ameryka Południowa, to musiałabym również powiedzieć Ameryka Środkowa i Ameryka Północna, ponieważ Meksyk jest w Ameryce Północnej. Dlatego właśnie używam terminu Ameryka Łacińska, wtedy wiadomo, że chodzi mi o wszystkie kraje hiszpańsko- i portugalskojęzyczne. Kiedy Hiszpanie i Portugalczycy przyjechali do Ameryki, to oczywiście przynieśli ze sobą swój język hiszpański i portugalski. Te języki oczywiście zaczęły bardzo szybko ewoluować. Jeśli ktoś zna język hiszpański, to wie, że są różnice leksykalne w języku hiszpańskim z Hiszpanii oraz w języku hiszpańskim z Ameryki Łacińskiej. Tutaj nawet oczywiście pojawiają się różne różnice pomiędzy różnymi krajami. Więc ten język hiszpański jest taki bardzo różnorodny, ale co jest ciekawe, to, że niektóre wyrazy z języków indiańskich przeszły nie tylko do hiszpańskiego, meksykańskiego na przykład, ale również do hiszpańskiego z Hiszpanii. Mało tego, te wyrazy pochodzenia indiańskiego z tych terenów, które zostały skolonizowane przez Hiszpanów, przeszły nie tylko do języka hiszpańskiego, do oficjalnego hiszpańskiego, ale również do wielu innych języków i spotykamy je na przykład w języku polskim. Doskonale znacie takie wyrazy jak na przykład kakao, czekolada, ocelot, to są właśnie wyrazy, które pochodzą bezpośrednio z języków indiańskich. Ja uważam, że ten proces jest absolutnie fantastyczny i on się zdarzył kilkaset lat temu, akurat w tym przypadku, ale tak naprawdę język ewoluuje przez cały czas i różne takie procesy zachodzą w języku przez cały czas, więc okej, to co się zdarzyło kilkaset lat temu, to akceptujemy, ponieważ tak już jest, kiedy się urodziliśmy, to już tak było, a to, co się zmienia w tym czasie, kiedy żyjemy, to nam się wydaje, że to jest złe. Ale tak naprawdę tego nie da się zatrzymać, to cały czas będzie się zmieniać i po prostu należy to zaakceptować. Zmiany, które zaszły w języku albo kilkaset, albo kilkadziesiąt lat wcześniej, nie są wcale gorsze ani lepsze od tych, które zachodzą obecnie. Jeśli chodzi o język niemiecki, to ja po prostu uwielbiam, kocham wszystkie niemieckie dialekty. I bardzo, bardzo jest mi przykro, że te dialekty zanikają pomału, ponieważ ludzie wstydzą się ich używać. I właściwie tylko trzy grupy w Niemczech, trzy landy w dalszym ciągu nie wstydzą się aż tak bardzo używać właśnie swoich dialektów. Jest to oczywiście, są to Bawarczycy, są to Badeńczycy i są to Szwabi. Przy czym dialekt badeński i szwabski jest bardzo podobny, natomiast nigdy nie należy mówić, że to jest jeden i ten sam, ponieważ oni się za bardzo nie lubią między sobą i absolutnie nie można jakiemuś Badeńczykowi powiedzieć, że mówi po szwabsku albo jakiemuś Szwabowi, że mówi po badeńsku. To jest absolutny no-go. Ja kiedyś tak zrobiłam jeszcze lata temu i było po prostu oczywiście wielkie, wielkie oburzenie, że Jezu, co ty mówisz, to w ogóle kompletnie inna sprawa. Także tutaj należy rozgraniczyć dialekt badeński i dialekt szwabski, mimo że one są dosyć podobne do siebie. Uwielbiam również niemiecki szwajcarski, uwielbiam niemiecki austriacki, taki tyrolski również. Uwielbiam te wszystkie odmiany, uważam, że są fantastyczne, że brzmią świetnie. I naprawdę w dzisiejszych czasach, szczególnie w Niemczech, ludzie wstydzą się mówić w swoim dialekcie, uważają, że to jest takie wieśniackie trochę. No i szkoda, właściwie w Polsce też tak się dzieje i uważam, że to jest również wielka szkoda. W ogóle jeśli chodzi o moje preferencje w języku niemieckim, to ja strasznie, strasznie ukochałam sobie ten akcent szwajcarski. Nie tyle taki typowy Schweizerdeutsch, czyli ten język niemiecki, który jest używany w Szwajcarii, ale właśnie uwielbiam ten akcent, kiedy Szwajcarzy mówią po niemiecku, mówią z takim bardzo charakterystycznym właśnie dla Szwajcarii akcentem i to jest po prostu piękne, ten język jest absolutnie cudowny. Ja w ogóle kocham Szwajcarię, zakochałam się w nim już kiedy byłam małą dziewczynką, kiedy przeczytałam Heidi i po prostu zakochałam się w tych wszystkich halach, w tym domku na hali, w tych łąkach ukwieconych, w tych kozach dających mleko, w tej takiej wolności, w bieganiu po górach, w słońcu, w tym spokoju, kiedy jesteś sam na tej hali, w jednej chatce, nie ma dookoła nikogo, to jest po prostu fantastyczne i tak
tak się to we mnie już utrwaliło, że naprawdę uwielbiam te Szwajcarię. Uwielbiam generalnie Alpy, są to moje ukochane, ukochane góry, ale Szwajcarię jednak szczególnie właśnie ze względu na Heidi. To się zdarzyło, kiedy ja byłam bardzo mała, więc już tego chyba nic mojego serca nie wyrwie. Jeśli chodzi o język niemiecki, to akurat ten standardowy taki niemiecki, którym się mówi w Niemczech, niezbyt mi się podoba. Uważam, że ten akcent, sposób wymowy, który stosują Niemcy, jest bardzo pretensjonalny. I zaraz Wam powiem, co mi się tutaj konkretnie nie podoba. Oczywiście na pierwszym miejscu idzie R, które uważam, że jest niesamowicie pretensjonalne. Kolejna sprawa to to, że Niemcy wszystkie podwójne spółgłoski pojawiające się w wyrazach wypowiadają pojedynczo. I co również mi się nie podoba, to jest to, że Niemcy połykają to F w końcówkach, czyli nie mówią na przykład verspotten, tylko mówią verspotten. Bardzo nie podobają mi się również takie typowo niemieckie samogłoski, czyli te wszystkie takie wydłużone, zamknięte, na przykład O. Nie jest to po prostu zwykłe O, ale jest to O. I na przykład E również jest totalnie zamknięte, ponieważ po niemiecku nie mówi się E, tylko I. I mnie się to bardzo, bardzo nie podoba. Natomiast w języku szwajcarskim tego właśnie nie ma. E jest E, O jest O. Nie połykają tego E w końcówkach. Podwójne spółgłoski wypowiadają podwójnie. To się właśnie wzięło z języka włoskiego. Tutaj bardzo, bardzo duże wpływy z języka włoskiego widać właśnie w tym niemieckim, szwajcarskim. I to sprawia, że ten język jest właśnie taki niesamowicie melodyjny. Na przykład w wyrazie können Niemcy powiedzieliby właśnie albo können, albo können. A Szwajcarzy mówią können. To jest po prostu przepiękne. Dlatego, że ja tak bardzo ten szwajcarski uwielbiam, to oczywiście słychać to również, kiedy mówię po niemiecku, ponieważ dzieje się to absolutnie nieświadomie. Ja nie mam na to właściwie żadnego wpływu. Kiedy rozmawiam z osobą obcą, to staram się mówić jak najlepiej, tak z takim niemieckim akcentem. Natomiast kiedy się czuję z kimś dobrze, kiedy go dobrze znam, kiedy czuję się swobodnie, to przestaję myśleć o tym, jak mówię i wtedy już wchodzę na takie szwajcarskie melodie. Kiedyś nawet, kiedy mieszkałam jeszcze we Freiburgu, to było na samym początku, mieszkałam tam przez 3 lata, więc w ogóle osłuchałam się z cudownym dialektem badeńskim, który uwielbiam. Ktoś mnie wtedy zapytał kiedyś, czy ja jestem z Bawarii. Ja byłam w jakimś sklepie i coś tam kupowałam i ta kobieta się mnie zapytała, o, czy ja jestem z Bawarii, a ja po prostu taki szok, nie no, gdzie tam z Bawarii. I kiedyś pojechałam do Bawarii, do München, na jakieś takie warsztaty taneczne i rozmawiałam właśnie z organizatorką i ona się mnie tak pyta, czy ja jestem ze Szwajcarii? Oczywiście było mi niesamowicie, niesamowicie miło, że ktoś pomyślał, że ja jestem ze Szwajcarii, że naprawdę ten mój niemiecki tak wygląda, taki jest podobny do tego niemieckiego, który mówią Szwajcarzy. Oczywiście, kiedy byłam w Szwajcarii, nikt absolutnie nie uważał, że ja jestem ze Szwajcarii, ponieważ Szwajcarzy to od razu wysłyszą, że to nie jest jednak ich akcent. Ja się też nie staram mówić po szwajcarsku, ponieważ mieszkam w Niemczech, więc to by było po prostu śmieszne. Ale właśnie kiedy mówię bardzo swobodnie, kiedy mówię dużo, to zaczynam wchodzić na taki bardziej szwajcarski akcent. Mnie to osobiście nie przeszkadza, ludziom, z którymi rozmawiam, to też nie przeszkadza. To jest taki mój po prostu styl mówienia, który wychodzi właściwie prosto z mojego serca. Jeśli chodzi o sam taki typowy Schweizerdeutsch, to ja oczywiście kiedyś tego języka nie rozumiałam i pamiętam, że kiedyś jechałam w moje urodziny, któreś to było, jeszcze właśnie jak mieszkałam we Freiburgu. Jechaliśmy do Schaffhausen na wodospad na Renie i tam właśnie na granicy celnik nas zatrzymał, ponieważ mieliśmy polską rejestrację i on się tam pytał o jakieś rzeczy, czy my coś przewozimy, czy coś takiego. Ja wtedy tego totalnie nie zrozumiałam i mnie tak rozbolała wtedy głowa, że chyba nigdy w życiu nie miałam takiego bólu głowy jak wtedy. Ja myślałam, że ja zemdleję z bólu. Okropne to było i w ogóle to samo doświadczenie, że ja w ogóle tego człowieka nie zrozumiałam, ponieważ on zresztą też nie starał się mówić po niemiecku, on mówił tak typowo po szwajcarsku i nie miał zamiaru się dostosować, więc ja go po prostu nie zrozumiałam w ogóle. Ale właśnie później na urlopie w Szwajcarii poznałam taki fajowy zespół szwajcarski, który się nazywa 77 Bombay Street. Bardzo Wam polecam, już kiedyś to podawałam na blogu, znajdźcie sobie piosenkę Up in the Sky. Jest fantastyczna, taka wpadająca w ucho. To jest już akurat stara piosenka, oni później już wydali następny album, teraz pracują nad następnym. Ja oczywiście później czegoś się tam chciałam o nich dowiedzieć, więc zaczęłam sobie oglądać różne wywiady z nimi z telewizji szwajcarskiej.
I oczywiście na początku niewiele rozumiałam z tych wywiadów, ale później w miarę tego, jak je oglądałam, coraz bardziej przyzwyczaiłam się do tego języka i coraz więcej zaczynałam rozumieć. Więc dzisiaj już naprawdę dosyć dobrze rozumiem taki typowy Schweizerdeutsch i nie mam z tym problemu, na pewno by mnie nie rozbolała głowa. Mówić tak sama jeszcze nie potrafię, ale mam zamiar się nauczyć, oczywiście, jak żeby inaczej, więc na pewno kiedyś będę umieć. Jeśli chodzi natomiast o język włoski, to jest już w ogóle super ciekawa sprawa, ponieważ właściwie aż do zjednoczenia Włoch w XIX wieku nie było języka włoskiego tak naprawdę. Były różne odmiany, różne dialekty, które były od siebie dosyć różne i właściwie nie można było się między sobą porozumieć. Każdy z takich dialektów miał również wiele takich mniejszych odmian regionalnych, więc wyobraźcie sobie, jaka to była fantastyczna różnorodność językowa. Oczywiście później, po zjednoczeniu Włoch, wszyscy dostali takiego szału i chcieli właśnie mieć jeden wspólny język i dlatego te dialekty zaczęły być tak troszkę odpychane. Oczywiście najwięcej w tym temacie wydarzyło się wtedy, kiedy powstała telewizja, taka o zasięgu narodowym i ten język rzeczywiście zaczął się tak ujednolicać. Dzisiaj niestety już bardzo wiele młodych osób nie mówi swoim dialektem, mówią nim tylko właśnie jeszcze na przykład jego dziadkowie. No, ja uważam, że to jest smutne i szkoda, że te dialekty zanikają, ale taka jest też po prostu kolej rzeczy, no i chyba nic się nie da na to poradzić. Język włoski do dzisiaj jest regionalnie dosyć zróżnicowany, ale właśnie można go usłyszeć raczej tak u starszych osób niż u takich całkiem młodych, szczególnie takich, które wyjeżdżają na studia do innych miast, na przykład na północ. Ja te wszystkie właśnie dialekty języka włoskiego uwielbiam, myśmy strasznie dużo o tym na studiach mówili. Wydaje mi się, że każdy o tym mówi na studiach, ponieważ to jest taka bardzo charakterystyczna dla języka włoskiego cecha. Zobaczcie sobie również, jakie różnice występują w języku francuskim, przecież w samej Francji mamy właściwie kilka różnych odmian. Poza tym mamy jeszcze Belgię, mamy Kanadę, mamy Szwajcarię, i ten język francuski w każdym kraju jest trochę inny. Jest inny typ wymowy, inny akcent, występują inne wyrazy, inne związki frazeologiczne. To jest po prostu niesamowicie ciekawe. Dlatego właśnie ja, kiedy się uczę języka, nie staram się uczyć według reguł narzuconych przez jakąś taką akademię, ponieważ ja wiem, że te języki są bardzo, bardzo plastyczne, bardzo ewoluują, są bardzo, bardzo różnorodne i tak naprawdę można sobie wybrać właściwie, czego się chcemy uczyć, ponieważ nie można powiedzieć, że coś jest gorsze od czegoś innego, tylko dlatego, że to coś zostało jakby bardziej spisane, bardziej udokumentowane i ktoś nam stara się narzucić jakieś takie reguły. Także zachęcam Was do tego, aby się zainteresować takimi różnymi odmianami języków, do tego, aby troszkę tak wyjrzeć spoza podręcznika i poznać również inne warianty, które są równie ciekawe, równie interesujące i równie poprawne. Oczywiście jak zwykle zapraszam Was na blog polishpolyglot.com oraz na Facebooka facebook.com/polishpolyglot. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się spodobało to takie moje gadanie, troszkę chaotyczne dzisiaj na taki mało sprecyzowany temat. Ja uważam, że to jest bardzo interesujące, więc chciałam się właśnie tym z Wami podzielić. Także dzięki jeszcze raz i do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!